Szybki, zwrotny, z dużym ładunkiem bombowym. Te cechy najbardziej pasują do ARA do 234. Początków ARA do 234 należy się dopatrywać w roku 1941, kiedy to profesor Wartelblum pracował nad pierwszą konstrukcją próby. Z założenia ARA miało osiągać prędkość 780 km na godzinę, osiągać pułap operacyjny 11 km. Jednakże 30 lipca 1943 roku z pierwszego oblotu maszyny ARA-234V1 zanotowano o wiele lepsze rezultaty. Samolot osiągał prędkość 820 km na godzinę, wykazywał się w stosunku do Messerschmitta 262 o wiele lepszą zwrotnością, łatwością pilotażu i mniejszym promieniem skrętu. Do roku 1944 maszynę zaczęto wykorzystywać jako bombowiec. Mimo rzadkiego użytkowania ARA-234 okazał się strzałem w dziesiątkę. Duży ładunek bomb pozwala mu na zniszczenie dowolnych celów, a duża prędkość pozwala na ucieczkę wszelakim myśliwcom. Gdybym chciał porównać ARA-234 do karty graficznej, byłby to przede wszystkim GTX 750. 750 powinna wpasować się idealnie w wasz domowy budżet. 2 GB RAM-u niczym silniki ARADO spokojnie odstraszają starszą konkurencję, jak i pozwalają na odpalenie najnowszych gier w dość wysokich detalach. ARADO jest szybki, ale nie ma wielkiego tonażu, bo jaki nie posiada uzbrojenia defensywnego. Natomiast GTX 750 nie dorównuje kartom graficznym z serii Titan. Podsumowując, ARA-234 jak i GTX 750 są dobre, ale nie najlepsze. Wysokie technologie, jak m.in. silniki odrzutowe w ARADO albo technologia Maxwell w karcie graficznej GTX 750, nie dorównują lepszym i nowocześniejszym konstrukcjom. Jednakże jeżeli poszukujesz dobrej karty graficznej za dość niską cenę, GTX 750 będzie idealna dla Ciebie.